nie przejdę tego samego. Oj, blokowaliśmy piąty slajd. Jakiś chyba Lost Labyrinth, teraz Underwater Maze Escape. Prawie jak Ape Escape. W ogóle to się nie rusza, teraz to zauważyłem. Ten niebieski taki title card, nie wiem jak to się mówi w Polsce. Chodźcie panie, ale mnie wystrzeliło. Gotta go fast. Sonic X. Powinienem wam skoczyć. Ale tu ładnie woda w ogóle wygląda. Znaczy, tak, trochę mi psuje znowu moje poczucie, samopoczucie, ale ładnie wygląda. I pewnie kompresja YouTube'a to kompletnie zniszczy ten... O nie! O nie, ja myślałem, że to tamten poziom był z tym. O nie! Nie, jakie to jest okropne. To zginę parę razy. W takim wypadku. No zginie mi się, no. No tu byłem, teraz trzeba... Super duper skok! Damn it! Myk, 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 myk. Ha! O boj! Dlaczego tu jest ściana? Dlaczego tu jest ściana? Dlaczego tu jest ściana? Dlaczego tu jest ścianek Hydro City? Dlaczego tu jest ścianek Hydro City? Dlaczego tu jest ścianek Hydro City? Dupa. Gotta go fast! Faster, 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 faster! Nie, bo... I moje cholerne psy znowu szczekają, bo z jakiegoś powodu to jest fajne, I guess. Nie! Uff. Ta ściana wydawała mi się łatwiejsza w innych wersjach, nie powiem, że nie. Nie! Cholerny boost od badnika! W ogóle skąd ta ściana tak pójdzie? No serio, no, przebiegam normalnie i nagle z dupy się pojawia ściana, what the fuck? Damn it! Zaraz Pixel po raz pierwszy w swoim życiu zobaczy Game Over w Sonicu 4. Serio ludzie, nigdy nie widziałem Game Over w Sonicu 4. I gotta go fast! Dobra. Hydro City jest za nami. Chociaż w sumie bardziej Hydro City tu bardziej pasuje do tego poziomu nazwa, a nie do normalnego Hydro City, no bo... No przyznajcie mi, no Hydro City w Sonic Free & Knuckles nie wygląda w ogóle jak... Jakby to miało być jakiekolwiek miasto, no. O, nieśmiertelne przez chwilę, fajnie. Fajnie, że mi się bardzo przydała ta nieśmiertelna. Zginę, 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 zginę. No i oczywiście, do samego początku się wraca.
Powoli, powoli. No. A tu. Myk. Teraz jeszcze ten jeden switch trzeba. Hehe, switch. Dobra, no i teraz mogę tam zlecieć. I lecieć sobie tam, gdzie chcę. Nie, nie wskakuję do Special Stage'a, mam już w dupie Special Stage'a, zdobyłem jeden szmaragd hossu, jestem z siebie dumny. Jestem dumnym człowiekiem, nie będę próbował już więcej, żeby się tylko pośmieszyć. Dobra. No to teraz... Bosik. Lubię nawet tą nutę. Fajna jest. Hey Eggman, come back here! Najgorzej jest, kiedy was woda już złapie, no bo wtedy to już dupa, no na serio, no. Ale tak... Tak samo z siebie, no. Jak jest bez wody, ten boss jest bardziej przyjemny. Przyjemniejszy. Jak na moje. W sumie w oryginalny labirynt są przynajmniej przypadkiem was też nie, przynajmniej też nie goniła woda. Teraz sobie próbuję to przypomnieć, nie pamiętam czegoś takiego. Powinien skoczyć z takiej. Dobra. Hey Eggman! Dobra, dwa razy z obrażeniem udałem. Oszukałem grę. Tara! Moc zadawania podwójnych obrażeń. Wuhuhu! Myk. Oj, sorry. Trzeba będzie to wyciąć. Bawię się teraz z Wiimotem. Chociaż w sumie... A może bym tak nagrał Sonika 4, epizod drugi, jeśli by się udało, oczywiście, z pomajdołowym.pl? Może, może. Kurde, to mi nie da spokoju, jaka jest dzisiaj data. Dziewiętnasty jest dziś, no to za 10 dni wychodzi Sonic Mania. Fajnie. Dobra, Mad Gear Zone. Poziom, który bardzo mi się podoba muzyką. Miu. I mi się bardzo też podoba no wersja Wii muzyki. Też jest spoko. Nie hejtuję zbytnio soundtracku z wersji Wii Sonica 4, no bo niektóre soundtracki, jeśli mamy szczery, dużo lepiej brzmią nawet niż w oryginale. Le Teleporter. Po prostu to tak w sumie komicznie brzmi, jak z jakiejś... brzmi. Wygląda jak z jakiejś kreskówki, tak Sonic biegnie z super duper szybkością. Używa swojej normalnej animacji biegu. Nie. Dobra. Let's get moving! Special jest, moi drodzy, cały czas w produkcji. Żeby nie było, że zapomniałem. Cały czas po prostu... To nie jest takie proste, okej? Okay? Damn you! Co mnie zabiło? Chyba, że stałem ten jeden piksel w... Aha, piksel. No to śmieszne. Chyba, że stałem ten jeden piksel w ścianie, no to wtedy no.
To nie zawsze chyba wepchnie sens, nie? Psy moje kochanie, kochane. Ogarnijcie dupska. To już nie jest zabawne. Pyk, pyk, pyk. Oh yeah. Jest! Oh yeah! Jeszcze tego w sumie 3 za... zgadłem, no 2 odcinki będą z tego. Sonic 4 epizod 2 może troszeczkę więcej zająć. Epizod Metal, no nawet nie jeden odcinek bym powiedział, że z tego będzie, ale no. Escape the Coke Trap. Coke Trap. K. Let's do it! Nie. Nie wiem czemu, ale to wygląda dla mnie ładniej niż wersja. Znaczy, no, ładniej dla mnie to wygląda już wersja HD. Tak to nazwę. Nie wiem, to, no bo wersja HD to bardzo się te. Jak to się nazywa? Koła zębata świecą i tak dalej. Wygląda, no wiecie, na takie czystą. Eggman dba o swoją maszynerię. A tutaj to wygląda po prostu brudne i to jest według mnie lepsza estetyka jest tego poziomu wtedy. Jak to wygląda na serio na takie brudne... Wiecie, to już jest tu trochę. Więc zapewne troszeczkę rdzewie i tak dalej. To według mnie lepiej wygląda. Sonika animacja biegu tu jest inna. Ale raczej bardziej wyraźna. Bo ta jego ta. Nogi nie zasłaniają mu tej animacji. Ale fajne to jest. Nie wiem czy w finalnej wersji też tak jest. Miu. Nie, to jest. W sumie. Prawie spadłem. Pewnie w ogóle się nie zsynchronizowałem, bo prawie nie słyszę muzyki. Oboj. Oboj! Chyba, że się nie da spindaszować, bo by dużo lepiej. W sumie ze spindaszem to miałoby troszeczkę więcej, znaczy nie miałoby w ogóle tego sensu, ale no... Choć trochę... Opa, opa! Myk, myk... Myk, myk... Myk, myk... Lecimy! Gotta go fast! Niech coś policzy, ile razy już w tym let's playu powiedziałem gotta go fast. Jestem ciekaw. No teraz to jest klasyczny Sonic, to ta animacja dużo lepiej wygląda niż finalna. Przypomina mi się w sumie Sonic 06. Z tym zdaniem. Chociaż według mnie wersje finalne niektórych animacji lepiej wyglądają niż wersje na przykład Z3. Bo znowu teraz w lewo. Lecimy. Teraz siup! Szybko, 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 szybko! Szybcio! A zmieściłem się! Nie no, raz... Sony ma chyba dwie animacje w tej grze. Jeśli chodzi o bieg. Już sobie nie wiem, jak jest z tym biegiem. Nie pozwolę się trafić.
You son of a... Wolałem sobie zebrać pierścień i nie spadaj mi. Dlaczego tu są w ogóle? To jest hamuła. No oczywiście, no. Hium. Co ja zrobiłem w ogóle? Miu. To. No i teraz szalejemy. Ostrożnie, spokojnie, jak na wojnie. Ty pokazujesz ząbki, ja cię mam w dupie. I wszyscy są szczęśliwi. To było ciekawe przeżycie, nie powiem, że nie. Dobra, jeszcze tylko 3 zony w sumie. Let's get moving. Impending doom. O, to jest z tym uciekaniem. O, ho, kolejna ściana, kolejny Hydro City. Oh boy. Piu. Dlaczego ja zrobiłem tu kombinację? Dlaczego ta ściana jest taka szybka? Dobra. Gut, gitara. Zarąbiście. Świetnie bym nawet powiedział. Ty mi tu nie wymachuj tymi swoimi krabami. Hehe. Ty mi tu nie wymachuj tymi swoimi szczypcami, kurde. Znowu ściana, nie lubię ścian. Bye. Do it. Let's get moving. Walić życie. O nie. Ja tego nie mówię. Nie słyszeliście tego ode mnie. O. Nie zabijajcie. Myk. Damn it. Teraz w lewo idziemy w prawo, to trochę w sumie taki moonwalk wychodzi. Dum dum dur dum dum dur dum dum dur dum dum dum. I zgin. A jednak nie. Miła odmiana. Bardzo miła, bym powiedział. Ja bym prosił takim więcej. Niu. Siup. Teraz znowu uciekamy. I uratował mnie fizyka Sonika 4. O boi, dlaczego to jest tak blisko? To jest straszne. No, come on. Dobra.
muszę mieć opanowane to, że po lewej jest bounce pad. Tylko gdybym tak jeszcze wysoko nie wylatywał, byłoby fajnie. Myk. To było przerażające. Dobra. Więc teraz dwa ostatnie zony. Raczej akty w sumie. Dobra. Let's do it! Defeat the real Dr. Eggman. Czy znowu to jest jakiś plot typu Sonic Heroes, że nie ma że tak naprawdę przez całą grę nie walczymy z prawdziwym doktorem Eggmanem? What? Chyba, że chodzi o tego. Dlaczego to działa? Nie. Dobra, nie mogę ich dotykać. Spoko. Pierścionki... Dammit! Dobra, może to nie jest najlepszy pomysł, żeby do niego się zbliżać aż tak bardzo. Na pierwszy hit. Dlaczego ja ich nie mogę po prostu załatwić? To byłby dużo lepszy. No i znowu te cholerne... Ja. Sonic 4. Wiem, że się zbytnio nie lubimy. Chociaż ja cię bronię. Jak tylko mogę. Ty mi robisz takie świństwo. I zbierz to. Lubię nawet twoją muzykę, co chyba jestem jedynym człowiekiem na planecie, który tak mówi. Więc proszę, współpracujmy ze sobą. Choć ten jeden raz. Proszę cię o współpracę. Ten jeden raz. Co się dzieje? A i teraz zacznie uciekać. Ciekawe co by się stało, gdybym go tutaj załatwił. Bo to jest fajne, że one się od razu rozwalają, gdy tylko rozwalę Eggmana. Znaczy, uderzę go. Damn it. Ciekawe, dlaczego ten niebieski balon jest szybszy niż ten szary. Czyżby jakieś nawiązanie? No ja nie wiem. Dobra. Teraz ostatni zone. Ostateczna walka. Jestem przygotowany. Jestem przygotowany jak nigdy wcześniej. Extraction zone, dobra. Let's get moving. Ciekawe, czy będzie taka cutscenka. Nie ma, okej! Okay. Czyli nagle z jakiegoś powodu jesteśmy w kosmosie? Nie no, spoko.
Tyle było po Eggmanie. Dobra, to przynajmniej X-Station Boss. X-Station Bossa pamiętam, jak działa i w ogóle, więc tyle dobrze. Jezu, jak zapierdzielam. I nadal ta animacja się nie włącza, no. Jest! Ten exploit mi się udał. To jest najlepszy sposób na pokonanie Eggmana w tej walce. No szybciej mi jest. Jestem niecierpliwy, dlatego lubię szybkie gry. Dobra. Dobra. Tym razem uda mi się. Ha! Jest jeden dodatkowy hit. Kurde. Nie udało mi się. Nie! Tutaj... O, dwa hity. Jej! Szybciej, Eggman. No. Ziemia nadal wygląda zarąbiście w tej wersji. No i teraz ostatni boss, z którym przed chwilą mieliśmy do czynienia. Chłodźcie, panie. Pięknie, teraz się otwiera tutaj. Nie zdążyłem, przyznam się. No, nie zdążyłem. Zapatrzyłem się zbytnio. Dobra. 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 Sonic jest strasznie szybki, jak robi homing attack. Po prostu taka strzała. Strzała, przepraszam. Chciałem mieć śmieszne, ale się nie udało jak zwykle. O, to wygląda znajomo. Deja vu all over again. I ten boss oczywiście w przeciwieństwie do tego w Sonicu 2 jest strasznie łatwy. To jest taki poziom Sonic Generations, tylko jeszcze bardziej okropny, bo ten boss cały czas jest taki prosty. Znaczy, chociaż przyznam, tu jest troszeczkę trudniejszy niż w Generations. Dlatego cały czas Make. O. O. Dobra. Nie. Tak, ty se lecisz. Teraz masz tu. I teraz ja se czekam na ciebie. Dlaczego to robisz? Tu masz stan. Teraz ja sobie czekam na twoje ręce. O. Tu niech se spada. Pyk, pyk.
Strasznie dużo za to punktu dostaję. Siup. Unikanie tego bossa jest teraz dużo łatwiejsze. Tutaj. Wiecie, za pierwszym razem jak grałem, to po prostu to była katorga go uniknąć, bo nie wiedziałem w ogóle o co chodzi. A teraz to jest... Unikanie. Opa. Jakby ktoś się zastanowił, jak ja to robię, to po prostu za pierwszym razem nie używam homing ataku, żeby zaatakować Eggmana, tylko właduję się na niego normalnie. Z spin jumpem, więc... To wtedy działa. Wtedy mam dodatkowy hit. Więc jest dużo lepiej. I czy to będzie ostatni? Czy teraz zwariuję? Znaczy cały czas żebym zwariuje, no dobra. Dobra, dawaj jeszcze raz na swoją łapencję. O, teraz zwariuję. Teraz ja muszę czekać, gdzie on będzie. Nie, kurde! Byłem za daleko. I nie zdążyłem. Ja cię kręcę. To się nazywa fail, moi drodzy. Ale proszę tu. Pierścionka chociaż jednego. Co mam? No, pierścionek. Montowanie tego to będzie katorga. Dlaczego? Dobra, mam wszystkie trzy nawet. Sium. Dobra, tu go dam. Ja lubię bardzo na lewo, ale no, dobra, no. Trzeba to przeżyć. Nie wiem, jakoś mam tak, że wolę go dawać na prawo niż na lewo. Mam jakiś taki kaprys. Sparujesz ty w końcu? O, chyba nie. No kiedy ty w końcu zwariujesz? To już się nudne robi. O, dobra. W sumie chyba przed tym mógłbym go atakować, więc tak w sumie... Głupie robię! Okay. Już pewnie dawno zrozumieliście, że to nie jest post komentary. Dobra, mam jeden pierścień. Tyle się liczy. Dobra. Co, dlaczego aż tak to... Znaczy, kurde, no po raz pierwszy... Damn it. Oczywiście. Ja cierpliwość się skończy zaraz, wiecie?
Nie wiem, czy będę robił cięcie, czy nie. Hi. Możesz sobie pokazywać te paluszki swoje. Cię w dupie. Eggman. Już można usłyszeć nad moją frustrację lekką. Dobra. Mogłem jeszcze ten jeden dać, ale nie wiem. Najpierw się odsunąć. Hume. Sonic ma uśmiech, teraz dopiero zauważyłem. W innych wersjach też ma uśmiech? To tylko to jest ekskluzyw dla tej wersji albo dla wersji beta. Chyba mnie to interesuje. Pyk, pyk. Masz, kurde. Chyba mu więcej zadałem, bra. Ty ma. Najgorsze w tej walce, moi drodzy, jest to w zasadzie, że po prostu ona jest strasznie długa. No jak widzieliście, chyba timer, kiedy zakończyłem walkę, sięgnął chyba 6 minut, więc jak ja tu wchodzę, kiedy mam 3 minuty, no to damn it, strąbałem. Kurde, ale zrąbałem. Zaraz zginę. Zaraz zginę, bo taki mój los. Bigos. Bigos jak Big the Cat. Wytnę raczej te moje nieudane próby. Znaczy większość tych moich nieudanych prób. Oh boy. Pokazuj te kurde. Tego palca, co se możesz. No. Kurde. Kurczę, no. Pierwszej próby raczej z nim walki nie wytnę, bo to raczej było bardziej komiczne niż i żałosne w sumie, więc to trzeba raczej pokazać. Ale resztę chyba wytnę. Dobra, zadałem. Odsunąć się i naładować spinasz. Myk. Pa. Teraz czekamy oczywiście na niego. Hey, man. W sumie jestem ciekaw, czy Eggman ma jakąś kontrolę nad tą maszyną. Kiedy jest podczas tego zwarcia. Nie wygląda mi na to, ale no, się zastanawiam. Bo... Bo osobiście sądzę, że nie wygląda na to, że miałby jaką kontrolę na... Po prostu on się tylko modli tam w środku, żeby nie wybuchło mu to wszystko.
Ej. Dlaczego aż tu? W sumie? To jest takie troszeczkę żałosne, jeśli mówię szczerze. Dobra. Trzeba trochę poczekać. Okej! This is it. Michael Jackson, this is it. No. Okej, dobra, świruję. O! Pyk! Nara. Dziękuję bardzo. Jest! Jestem zarąbisty. A więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. To był Sonic 4, epizod pierwszy. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!
Chaos Control!